Cześć kochani, mamy 4 listopada i postanowiłem wziąć się za oczko wodne. Trzeba je przygotować do sezonu zimowego, czyli opróżnić filtry, pompę, wyciągnąć również z wody, chociaż w zasadzie mogłaby ona zostać na samym dnie, bo jak wiadomo, pompa wodna to taka informacja dla wszystkich tych, którzy w tym roku pierwszy raz dopiero założyli oczko wodne i mogą czasami nie wiedzieć o tym, że pompę wodną należy przechowywać cały czas w wodzie, ponieważ uszczelniacze, które w niej są, mogą ulec po prostu tak jakby skruszeniu, stwardnieniu, jeżeli będą poza wodą. Więc pompę, jeżeli wyciągacie z oczka, to do jakiegoś pojemnika z wodą i żeby sama pompa stała w wodzie. Taka krótka informacja, jeżeli chodzi o pompę. Dobrze, może Wam pokażę, jak wygląda oczko. No. Więc jak widać, woda jest, no jest po prostu kryształ. Jest czyściuteńka do samego dna. Wszystko ładnie widać. Tutaj będę musiał się pozbyć też tych roślin. Znaczy roślin. Poobcinać już te liście od lilii wraz z łodygami. Tu również mam zamiar zrobić porządek z tym. Troszeczkę to wszystko ściąć, ponieważ później to wszystko nam opadnie do oczka i będzie gniło. A jest to niepotrzebna pożywka później dla glonów na wiosnę. Więc to też będę starał się wszystko wykosić w miarę możliwości. Nie wiem, na ile mi się to uda jeszcze zrobić dzisiaj, ponieważ muszę najpierw opróżnić ten filtr z całego wkładu. Keramzyt będę musiał wyciągnąć, ułożyć gdzieś na jakiejś palecie, przepłukać go najpierw, ułożyć na palecie, żeby wysechł. Chyba tutaj pod tą wiatką to zostawię do czasu, aż to obecnie z wody i będzie gotowe na następny rok. Tak jak widać, woda jest czyściuteńka. Monika przyszła podglądać, co robię, ale teraz pewnie pod słońce nie będzie jej dobrze widać, tylko będzie cień Moniki. Nie jest trochę roboty dzisiaj. Nie wiem, czy uporam się z tym wszystkim, ale na pewno muszę opróżnić filtr. A później zobaczymy. Dobrze by było, jakby ta woda troszeczkę zeszła z tego oczka. No ale zobacz jak tam będzie, bo tam jest w tej chwili dosyć głęboko, w tej strefie bagiennej. I gdybym tam wszedł, to tak gdzieś do uda bym się mógł zatopić. Coś Wam pokażę. Tutaj mam już wyciągniętą część tych mat filtracyjnych. Tutaj jest pozostałe jeszcze. One są wszystkie jeszcze czyste, czyli ta sama, ta pojedyncza mata z dołu zrobiła całą robotę od ostatniej wymiany i zatrzymała nam praktycznie cały brud. Więc tutaj praktycznie mamy czyste te maty i tak myślę, że ich nie będę wyrzucał. Po prostu je wysuszę, powieszę gdzieś na lince, wysuszę i będą na rozruch do następnego roku. Tutaj widać troszeczkę gdzieś tam bokami się już zaczęło przybrudzać, ale to ewentualnie się trochę przepłuczę jeszcze, jakieś wanienki i nie będę tego wyrzucał. Więc jak widać, maty, jeżeli nie są zbyt długo w tej wodzie, one się jeszcze nadają do tego, żeby je wykorzystać na następny sezon. Za pierwszym razem, jak Wam pokazywałem,
Tamto ma to miała. O, i ta jest też nie najgorsza, chociaż tu już widać, że troszeczkę tego brudu już zostało na niej. Więc po prostu tą też jeszcze przepłuczę. O. Wracając do tych mat, które były od początku, jak uruchamiałem filtr, to jak widzieliście, przy opróżnianiu filtra na poprzednich filmach, one się już nie nadawały do użytku, te maty. Po prostu rozwalały się. Ale one były w wodzie jakieś 5 miesięcy, około 6, 5-6 miesięcy, coś koło tego, które nie pamiętam. I może dlatego. Te są maty od września. Tak, to był początek września, tutaj ostatnio wymieniałem te maty. Teraz mamy początek listopada. Więc można by powiedzieć, że 2 miesiące. Po 2 miesiącach tak wyglądają. Także chyba jest nie najgorzej. I te maty na pewno wykorzystam do nas w następnym roku. Czyli trochę zaoszczędzimy. Teraz muszę wywalić ten cały keramzyt, opłukać go z tego całego syfu. No i co? Zbiornik wyczyścić też. Keramzyt ułożyć na palecie, żeby wysechł. No to do pracy. Tak cały czas myślę w trakcie wykonywania tych prac, że następny rok przy uruchomieniu filtra może nie będę wykorzystywał nawet aż tylu tych mat. Po prostu zrobię ich może o połowę nawet mniej tego wkładu właśnie z tej włókniny. Bo skoro ta pojedyncza mata z dołu zrobiła taką robotę, więc można by to spróbować troszeczkę zmniejszyć ilość, a tym samym zaoszczędzimy. Jeżeli na przykład taka ilość całkowita waty, która kosztowała mnie na ten jeden wkład 70 zł, jeżeli by ją rozdzielić na pół, to by koszt wyższy 35 zł, jeszcze mniej, tak? No jest to do przemyślenia. Nie wiem, co o tym myślicie. Może ktoś już miał do czynienia z tą watą filtracyjną i może mi podpowie coś ciekawego. Może się podzieli swoimi doświadczeniami. Byłoby bardzo miło. Jak widać, keramzyt jest już opróżniony, wyciągnięty z tego zbiornika. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostały mi tylko tutaj te włókniny do wyciągnięcia jeszcze. I one też nie są najgorsze. Patrzmy, jak tam całkiem z dołu. O, i ta pierwsza, proszę. Czyli ta pierwsza robiła robotę. Myślę, że następnym razem na pewno można zmniejszyć te włókniny, ilość tych warstw włóknin przynajmniej o połowę, jak nie więcej. No będziemy kombinować, wtedy będziemy widzieć, co się dzieje. Tu jak widać w tym zbiorniku, tu są te dwa wyloty czystej wody już. Po przefiltrowaniu woda, wchodząc do zbiornika od góry, idąc rurą do samego dołu, i na dole jest dopiero rozpraszana, i przez te wszystkie warstwy idzie do góry i wylatuje tutaj tymi dwoma wyjściami. Następnie tutaj do strefy bagiennej. I strefa bagienna dodatkowo jeszcze nam tą wodę na pewno w jakiś sposób oczyszcza. Jeżeli nie
tak powiem, sposób fizyczny, czyli jakichś brudów, to na pewno z tych wszystkich substancji odżywczych, którymi się żywią glony. Proszę, to jest cały ten keramzyt. Trochę tych worków jest. I co bym zalecał ogólnie? Ja już na następny rok będę robił to trochę inaczej. Nie będę robił takich dużych worków, tylko przynajmniej, tak tutaj widać te dwa mniejsze, taki worek na pół co najmniej. Ponieważ dużo łatwiej jest go później ułożyć w tym zbiorniku, jak i też później wyciągnąć z tego zbiornika. Ponieważ nie powiem, z samego dna już jest trochę ciężko je wyciągać, taki pełen cebulak, a tym bardziej jeżeli komuś nawalają plecy, no to może mieć problem. Zobaczcie, ile zostało tego syfu teraz jeszcze w zbiorniku od ostatniego czyszczenia. To jest przez 2 miesiące. Proszę, jest taka warstwa przez 2 miesiące. Na samym dnie. Ja to spróbuję tą łopatką zebrać do wiaderka. To wszystko pójdzie na kompostownik. Oczywiście część już z tego. Wypłynęła wraz z wodą. Tutaj w tą strefę kwiatów. Użyć nam trochę glebę. Dobra, ja sobie tutaj wrzucę wiaderko do środka. I również będę musiał tutaj wejść do środka, żeby to wszystko wybrać. I dopiero wtedy będę wypłukiwał resztę wodą. No w ten sposób też zapobiegnę, żeby mi się ten odpływ wody tutaj nie zapchał, ponieważ pełno jest drobnych takich ślimaków i one jak się poobijają w tym odpływie, to zapychają wyjście. Dobra, więc wchodzę do środka, a tego już nie będę pokazywał. Ok, odkręcam wodę i będę płukał zbiornik. Będę mył go w środku. Proszę, to są tu całe zanieczyszczenia. Idziemy dalej. Jeszcze go trochę przemyję szczotką. Zbiornik mamy już wypłukany. Tak go zostawię, tylko górę nakryjemy. Tak myślę, nawet dobrze by było czymś, jakąś folią z góry go nakryć, żeby już tutaj woda się nawet w nim nie gromadziła żadna. Ale to coś wykombinujemy, dobra. Tak ogólnie to mam w planie zrobić taką klapę, zamknięcie tutaj z góry. No ale tak to jest, jak jestem tutaj tylko weekendami u Moniki. Póki co nie mieszkamy razem, jak już wiecie, więc no, moje prace niestety są tylko w weekendy tutaj. No, ewentualnie jeżeli mam jakiś urlop w tygodniu. Spójrz na te trawy. Piękne. Też trzeba będzie je poobcinać później. Ale to już myślę, że jedynie te baśki teraz poobcinamy. Takie to stany, a samą trawę dopiero będziemy ją przycinać wczesną wiosną.
Dobra, teraz się biorę za pukanie keramzytu. I tak myślałem, że później właśnie na tym stojaczku, można powiedzieć to co jest na samym dnie filtrze, na tym będę to później układał tu pod tą altanką. I tu będzie sobie schło. Jak widać, keramzyt już jest ułożony na stercie, na tej właśnie dolnej, nazwijmy to raszce. No i tak będzie sechł. Musi on obcieknąć z wody, wyschnąć. I tak myślę, że nawet tutaj może zostać do wiosny, aż będę go używał. Tutaj nikomu nie przeszkadza pod tą wiatką, pod tą altanką, że spokojnie może tutaj sobie spoczywać. Maty na razie troszeczkę niektóre przepłukałem, te tutaj tylne, ta co one były na samym dnie, jedna jest do wyrzucenia, taka bardzo mocno przybrudzona, nie chcę już jej myć, kąpać. A te będą użyte do następnego razu, przy następnym razie, podczas uruchamiania filtra. I tak sobie myślałem, że przy uruchamianiu filtra spróbuję wykorzystać, o ile będzie, do napełnienia filtra wykorzystam deszczówkę. Tutaj tak no wchodzi, ja wiem, no z 500 litrów pewnie wejdzie wody, bo pozostałą część wypełni pewnie keramzyt z tymi matami. Jest to zbiornik 1000 litrów, więc myślę, że no połowę z tego wody może być. A tam mam dwa duże zbiorniki, też nozery, które zbierają deszczówkę. Więc jak będzie okazja, to podłączę pompę po prostu do tamtego zbiornika i przepompuję wodę tutaj podczas uruchamiania. Zawsze deszczówka byłaby lepsza do uruchamiania filtra niż kranówka. Teraz musiałbym jeszcze zabrać się tutaj za oczko, ale nie wiem, czy dzisiaj mi jeszcze starczy czasu, ponieważ robi się już trochę późno, a jeszcze jakieś tam mamy plany z Moniką, także zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie w ciągu dnia. Jeśli ma ktoś jakieś pytania co do filtra, chętnie odpowiem. Również jeżeli chodzi o oczko. Pytajcie o co chcecie. Muszę powiedzieć, że przez ten cały czas, jak to oczko funkcjonuje, praktycznie żadna ryba mi nie padła. Znaczy jesiotr, jeden jesiotr mi zginął. Miałem tylko jednego w sumie, ale znaleźliśmy go na chodniku leżącego, więc wątpię trochę, żeby sam wyskoczył, ale przypuszczam, że jakiś kot mógł go wyciągnąć. Jeśli filmik się Wam podobał, proszę subskrybujcie, to pozwoli nam, żeby kanał się bardziej rozwijał. Im więcej subskrybentów, tym lepiej. Pytajcie o co chcecie, komentarze bardzo mile widziane. Także zapraszam do oglądania.